A Crosby uderzał akord. Piosenka nagrana przez The Byrds w styczniu 1966 roku była zapowiedzią narodzin nowego brzmienia. Usiłowałem naśladować styl Johna Coltrane'a. Słyszałem u niego wpływy muzyki hinduskiej, powtarzający się motyw. Chciałem przełożyć to na gitarę dwunastostrunową. Chciałem, żeby brzmiała jak instrument dęty, a nie strunowy. Rok wcześniej The Byrds umieścili dwie piosenki na szczycie listy przebojów. Tym razem było inaczej. W Stanach istniał tak zwany raport Gavina. Zawierał on listę utworów rekomendowanych przez cenzurę oraz tych, których nie należy nadawać przez radio. 8 Miles High, jako piosenka o narkotykach, trafiła do tej drugiej kategorii. Uznano, że nie powinna być puszczana w radio i nie była.